drogie siostry i drodzy bracia, witam Was i pozdrawiam serdecznie z Wisły. Kiedy zajrzymy w dzisiejszy sobotni poranek do przewodnika z Biblią na co dzień, to znajdziemy w nim dwa cenne i wartościowe hasła, które nie mogą być w naszym życiu tylko i wyłącznie pięknymi biblijnymi sloganami, ale powinny być przez nas każdego dnia realizowane. W Księdze Przypowieści Salomona w rozdziale 16, wierszu 18 czytamy: pycha chodzi przed upadkiem, a wniosłość ducha przed ruiną. Z kolei w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, w wierszu 41 odnajdujemy słowa: dlaczego widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół własnym nie dostrzegasz? Słowa te, które usłyszeliśmy, nie wydają się być jakoś specjalnie skomplikowane, a nawet można bez problemu stwierdzić, że są one aż nadto czytelne i nie wymagają jakiegoś specjalnego komentarza teologicznego. Kiedy jednak popatrzymy na nasze życie, to musimy szczerze przyznać, że spora część z nas ma problem z tymi zasadami, z tymi słowami, dlatego że ich nie przestrzegamy. Jest to bardzo zastanawiające, dlatego że nikt z nas nie lubi być przez innych oceniany. Nie lubimy także, aby ktoś nas krytykował i uważamy, że tego typu zachowanie jest niewłaściwe, nieprzyzwoite, a nawet nieraz mówimy, że jest to naganne. A jednak pomimo tego wszystkiego, my sami bardzo często oceniamy oraz także krytykujemy innych. Nie przepadamy także za tym, kiedy ktoś za wszelką cenę próbuje udowodnić nam, że się mylimy, ale z kolei w odwrotną stronę, my sami lubimy udowadniać innym, że jedyna i ta właściwa prawda jest po naszej stronie. Poprzez dzisiejsze hasła biblijne Bóg pragnie zachęcić nas do tego, abyśmy w naszym życiu dokonali pewnej ważnej i potrzebnej zmiany. Bóg pragnie zachęcić nas do tego, abyśmy zmienili nasze podejście do innych osób. Bóg chce, żebyśmy nasze nieustanne ocenianie, krytykowanie i wywyższanie się nad innymi po prostu odrzucili. Dlatego, że tego typu postępowanie nie przynosi niczego pozytywnego, a co najwyżej to sprawia, że nie tylko rozszerza się taka wzajemna międzyludzka niechęć i nienawiść, ale także, i myślę, że w tym miejscu trzeba to podkreślić, łamiemy dane nam przez Boga polecenie, dlatego że nie miłujemy naszych bliźnich tak jak siebie samych. Musimy, moi drodzy, pamiętać, że naszym zadaniem jako Bożych reprezentantów nie jest ocenianie, nie jest krytykowanie innych osób, ale każdy z nas powinien przede wszystkim patrzeć na siebie, na swoje życie, swoją relację z Bogiem i powinniśmy dokonać pewnej wewnętrznej refleksji oraz zmiany. I takich właśnie głębokich refleksji, takiej zmiany w Waszym życiu Wam bardzo serdecznie życzę. Pomódlmy się. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, dziękujemy Tobie za dzień dzisiejszy. Dziękujemy za to, że w ten sobotni poranek możemy wsłuchiwać się w Twoje słowo. Dziękujemy, że przemawiasz do nas i mówisz nam, co w naszym życiu powinniśmy zmienić. Nie lubimy, jak ktoś nas krytykuje, nie lubimy, jak ktoś się czepia naszego zachowania, a jednak my czepiamy się innych i także my krytykujemy. Prosimy Cię, Boże, poślij nam swego Ducha Świętego, aby pomógł nam żyć wedle Twojego słowa, aby pomógł nam we właściwy sposób być odbiciem tej miłości, którą Ty wszystkich nas obdarzasz. Racz, Panie, pobłogosławić ten dzień i wszystkie zadania, które dzisiaj są przed nami. Amen. Życzę Wam błogosławionego i dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.